Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam trochę o tym, jak okradam swoich widzów na skiny z CSGO. Zapraszam do oglądania. GaysDrop.eu, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus, nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. GaysDrop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Jak dobrze wiecie, na wszelakich odcinkach na moim kanale dość często staram się organizować dla was konkursy na skiny jako pewnego rodzaju forma podziękowania wam, że najzwyczajniej w świecie oglądacie moje materiały i że to dzięki wam jestem w tym miejscu, gdzie jestem. W filmach z konkursami najczęściej proszę was o zostawienie swoich trade linków, żeby po prostu ułatwić mi szybsze wysłanie skina osobie, która w danym giveawayu wygra. Niestety znajdują się osoby, które chcą wykorzystać fakt, że rozdaję wam skiny. Osoby te najczęściej zmieniają nazwę profilu Steam oraz awatar na mój, żeby najzwyczajniej w świecie was okraść. Osoby te dodają was wtedy do znajomych i oferują chociażby możliwość nagrania odcinka w zamian za jakiegoś z waszych skinów, bądź wysyłają ofertę wymiany z dobiskiem, że wygraliście konkurs, ale żeby otrzymać nagrodę musicie najpierw wysłać skamerowi jakiegoś skina w celu weryfikacji, że nie jesteście botem. Zapamiętajcie teraz sobie, że jeżeli wygraliście w jakimś konkursie u mnie, to dostaniecie bezpośrednio ofertę wymiany ze skinem, który wygraliście. Ja nigdy nie będę chciał od was żadnych skinów w celu jakiejkolwiek weryfikacji. Tak samo praktycznie nigdy nie zapraszam was do znajomych w celu nagrania odcinka, bo gdy już decyduje się takowy odcinek nagrać, to najczęściej daję wam wszelakie informacje na karcie społeczności, bądź na grupie Steam, do której swoją drogą serdecznie zapraszam. Dodatkowo w opisie podrzucam wam linki do moich dwóch kont na Steam. Jedno to mój main, na którym przeważnie nigdy nie dodaję widzów, zaś drugie to moje konto Smurf, z którego dość rzadko korzystam, lecz tam jednak możecie mnie zapraszać do znajomych i jak tylko zdarzy się sytuacja, że wejdę na to konto, to możemy pyknąć sobie jakiegoś MMA. Jeżeli nie jesteście pewni co do autentyczności danego konta, to możecie porównać sobie końcówki customowych ID konta, które na moim głównym koncie brzmi Croxy639, zaś na moim koncie Smurf Croxy6395. Możecie dodatkowo wejść na grupę na Steam Snajpery Croxy'ego i sprawdzić, czy konto, które dajmy na to zaprosiło was do znajomych lub wysłało ofertę wymiany, posiada na grupie moderatora. Dodam jeszcze, że tak jak wspomniałem, konta Smurf używam bardzo rzadko, więc wszelakie skiny z konkursów wysyłam właśnie z głównego konta, na którym swoją drogą posiadam dość drogie skiny, więc jeżeli dajmy na to osoba, która was zaprosiła, ma ekwipunek bądź profil ustawiony na prywatny, to jest to skamer, który chce od was wyłudzić skiny. Jeżeli zdarzy wam się mieć styczność z osobą podszywającą się pode mnie, od razu odrzucajcie ofertę wymiany za wasze skiny oraz zaproszenia do znajomych i zreportujcie to konto za podszywanie się pode mnie. W takowym zgłoszeniu możecie wkleić wtedy link do mojego profilu na Steam bądź kanału na YouTube i wtedy szansa, że taka osoba zostanie zbanowana, może się znacznie zwiększyć. W opisie podrzucam wam parę takowych profilów, które podsyłaliście mi w wiadomościach, które możecie oczywiście zgłosić i być może spotka ich zasłużona kara w postaci bana na Steam. Generalnie na koniec dodam, że nagrywam ten film, żeby ostrzec was przed takowymi osobami, bo najzwyczajniej w świecie zależy mi na was i nie pozwolę, żeby ktokolwiek próbował okradać osoby, którym zawdzięczam wszystko, jeśli chodzi o to, w jakim miejscu znajduję się teraz na YouTube, kradnąc mój wizerunek, na który pracowałem prawie 5 lat. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że po tym odcinku wasze skiny będą bezpieczne, a jeżeli chcecie dziś wygrać tego skina, to zostawcie oczywiście suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem i napiszcie w komentarzu, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się mieć styczność z osobą, która próbowała was okraść. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, uważajcie na skamerów, no i co, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.